Radomiak ma znakomity bilans. W 7 meczach odniósł 6 zwycięstw i raz zremisował. Zieloni są jednym z dwóch niepokonanych zespołów. Drugi to solidny Sokół Aleksandrów Łódzki. Radomiak ma już 19 punktów i wyprzedza o 5 drugi w tabeli Ursus. Następna kolejka w weekend. Radomiak pojedzie na mecz do Kleszczowa. Ważny teraz tydzień, długi. Możemy trochę odpocząć. Znów mamy zawodników porozbijanych, trochę kontuzji. Także ten tydzień dla nas ważny na to, żeby się odpowiednio przygotować do następnego meczu. Zapowiadane jako potęgi kluby ŁKS Łódź i Polonia Warszawa budzą zainteresowanie tylko z uwagi na nazwę i tradycje. Piłkarze Zamłynia Radą są już w trzeciej rundzie Pucharu Polski na szczeblu okręgu. Podopieczni trenera Zygmunta Pluty pokonali zwolenniankę z Woleń 2-0. W środę o awans powalczą juniorzy Broni, którzy zmierzą się o godzinie 17 z Pilicą Nowe Miasto. Trening zapaśników olimpijczyka Radom. Zawodnicy przygotowują się do jesiennych startów, ale myślami są przy Mistrzostwach Świata. W tej imprezie wystartuje ich kolega klubowy Arkadiusz Kułynycz. Arka forma jest bardzo dobra. Patrzyłem tu na treningach, był sparingi, które we Władysławowie tam przeprowadził z Finami, z Niemcami. Wszystkie walki tam wygrywał z relacji tu i kolegów mamy i trenerów. Także jesteśmy w bardzo dobrej formie, był bardzo dobrze nastawiony, widać był taki przed zawodami wyluzowany, taki naprawdę zadowolony był. W podobnym duchu wypowiada się też trener olimpijczyka Radom Zdzisław Kolanek. Dyspozycja Arka na dzień dzisiejszy wydaje mi się jest dobra, bo nawet był tu kilka dni w Radomiu i takie robiliśmy walki i z Łukaszem i z Danielem Rutkowskim i rzeczywiście pokazuje, że ma naprawdę dobrą formę. No, wszystko zależy, jak mówię, od losowania i od dyspozycji dnia. Na czym polega walka podczas najważniejszych imprez, dobrze wie Damian Zuba. Kilka lat temu było krok od medalu na Mistrzostwach Europy. Zajął 5. miejsce. Jak wspominasz ten wynik? A dobrze, no to już są wspomnienia takie. Teraz już zrezygnowałem ze sportu, już tam rodzina, dziecko. Ale zawsze jak poczytam sobie, bo zbieram, zawsze tata mi zbierał ulotki różne, nagrywał wywiady, to będę miał co pokazać córce, jak dorośnie, że tata nie był taki. Teraz Damian Zuba będzie trzymał kciuki za Arkadiusza Kułynycza. No zależy, jak minął okres bezpośredniego przygotowania startowego, jak spale potrenowali, czy złapał świeżość, czy złapał formę. Nie kontaktowaliśmy się. Czy to będzie główny czynnik? On zaważy na tym. Wiadomo, że liczy się jeszcze losowanie. Pierwsza walka, no Arek nie ma dużo wagi, ale wiadomo, te 3-4 kg zawsze jak się robi, to pierwsza walka zawsze na przetarcie była z takim słabszym zawodnikiem, ale patrząc na rozpiski, na rankingi, to nie ma słabych zawodników teraz. Ale myślę, że 1-8. 1-8 i będzie bardzo ładnie. Niektórzy liczą nawet na sensację. No myślę, że zapnę się w trójkę. Przed rokiem w Mistrzostwach Świata wystartował Piotr Przepiórka. Wywalczył 12 miejsce. W tym roku z walki o miejsce w reprezentacji Polski wyeliminowała go kontuzja. Z uwagą będzie śledził wyniki swojego kolegi. Dużo zależy od losowania i od tego, jak zrobi wagę, jak będzie czuł się danego dnia, bo myślę, że trener kadry zrobił co mógł, żeby ten szczyt formy właśnie zawodników przygotować na ten wyjazd. Gospodarzem Mistrzostw Świata jest stolica Uzbekistanu Taszkent. Walki w stylu klasycznym odbędą się w weekend.